przypowieści o zaproszonych nauczcie Pan Jezus mówił o narodzie ongiś wybranym, ongiś. Ale naród ten wybrany nie podjął zaproszenia, by zjawić się u swojego Boga na uczcie zbawionych. Każdy z nich zajmował się sprawami swoimi, a posłańców niektórzy zlekceważyli, nawet wymordowali, tak jak to Żydzi czynili z prorokami. A niech im ktoś prawdę powiedział, zamordowali go. I tak im zostało to do dziś. Dlatego, gdy była uczta Syna Bożego, a naród ongiś wybrany nie przyjął zaproszenia na ucztę, a nawet zabił Syna Bożego na krzyżu, to na ucztę zbawionych zaproszeni są wszyscy z całego świata, marni i wielcy, godni i niegodni, złodzieje i nierządnicy, wszyscy, którzy zechcą przyjąć, przyjmują, aby być na uczcie u swojego Boga, aby oderwawszy się od tego, co minęło, przyjęli nową jakość życia i mieli udział w radości swojego Króla, którym jest Bóg. Bo uczta ta to zbawienie. Żeby tam wejść, trzeba mieć jeszcze strój weselny. Strój weselny jest dawany wszystkim, którzy zechcą przyjąć. To jest łaska uświęcająca. Owoc chrztu świętego i rozgrzeszenia. I w tym stroju weselnym idzie się na ucztę zbawionych. A kto go nie ma, tego wyrzucą z uczty i będzie w ciemnościach zewnętrznych, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, czyli jest to piekło potępionych na własne życzenie. Dobrze jest mieć w pamięci tę przypowieść, aby w niej zobaczyć swą pozycję względem zaproszenia. Bo ludzie mają rozmaite koncepcje życia. Mówią sobie, ja żyję, moje życie, moja wolność, zrobię co zechcę. Wszystko ci wolno, ale nie wszystko jest korzystne, sensowne. Dlatego wybierać trzeba ci rozumnie, celowo, abyś wyborem swoim nie zadał sobie ciosu. Wybieraj wszelki dar Boży, ale Boży. I nie przysłaniaj go sobie zachciankami własnymi, bo twoja koncepcja życia jest twoja. Ale ona nie musi być darem z ręki Boga. Ludzie zbuntowani albo zgorszeni, albo w rozmaity sposób źle ukierunkowani, chcą być władcami dni swoich, by władając sobą ocalili siebie od niepomyślności. I wielu jest takich, którzy pomyślnie trafili do piekła, bo ich pomyślność nie była Bożym zamysłem. Co powiedzieć o mordercach, aferzystach, gorszycielach, wielkich złodziejach, rozpustnikach, ludziach zboczonych i straszliwych gorszycielach? Przecież to jakby wysłannicy piekielni, którzy na tej ziemi reprezentują interesy swojego ojca kłamstwa, diabła, i stają się przyczyną łez, krwi niewinnych. Który z nich pójdzie do ojczyzny zbawionych? Dziś oni nie wierzą ani w boski sąd, ani w odpowiedzialność, ponieważ pławią się w bezkarności,
adorując własną zgubę. Ci pozbawili się przyzwoitości, samokontroli i odpowiedzialności za siebie. Kto się urwał z odpowiedzialności za siebie, ten pędzi w ślepym życiu do otchłani własnego potępienia. Nie zazdrość pomyślnikom, którym świat idzie na rękę i żyją jak chcą. Ci bowiem są katami dni swoich. A Pan Bóg zaprasza cię na wielką ucztę, ucztę zbawionych. To jest obraz wzięty z życia ziemskiego, uczta, gdzie jest sytość, przyjaźń, spełnienie, nasycenie, gdzie jest odpocznienie, gdzie jest triumf, ale to tylko obraz. Nie znasz bowiem, co Bóg zgotował tobie od założenia świata i z tego powodu wiara jest zawierzeniem, jest cierpliwą wytrwałością, jest ufnym zdaniem się na wolę Boga, a zawierzeniem swoim jest postawą zawarcia takiej przyjaźni z Bogiem, że świat coraz mniej cię interesuje, ponieważ znalazłeś pełnię Boga dla ciebie i w tym jest twoje ocalenie. Ten, któremu zaufasz, który cię stworzył, ten cię zbawi. A teraz dobrze jest czekać ratunku od Boga, cierpliwie czekać na Bożą inicjatywę. Uczestniczysz bowiem w wielkim wydarzeniu próby, jak na zawodach sportowych. Masz się wykazać wytrwałością i cierpliwością. Wiernością masz ustrzec się od rozpusty i skalania jakimkolwiek grzechem. Masz uciekać się do Boga i Jego mocy. Masz się przeoblekać w grzechu w odpuszczenie. Masz żyć w mocy Boga, abyś ocalił siebie w konfrontacji ze światem. Świat nam bowiem zdziczał. A ludzie tak są wyniośli, że stali się jako ludzkie zwierzęta. Niemiłosierdzie i bezwzględność, głupota i bezbożność, rozpasanie zmysłowe i wszelka nieodpowiedzialność stały się wymarzonym ideałem wielu utracjuszy. Dlatego Pan Bóg ratuje tę ziemię, zabierając ludziom pomyślność, zewnętrzny pokój, zabierając im sytość i dostatek, zabierając im podstawy zgubnej pewności siebie, aby żyjąc w niedostatku, w bezsilności, wołali do Boga i doznali ocalenia. Bo jeżeli dary stworzone są przyczyną zgorszenia, to nędza jest ratunkiem. Jeżeli prawda człowieka kala i nie chce jej słuchać, to będzie człowiek niewolnikiem kłamstwa. Każdą swą zgubną decyzją człowiek prowokuje od Boga leczniczą interwencję, która będzie boleć, ale będzie ratować. Stąd na tej ziemi wszystkie za duże domy są za duże. Wszystkie zapasy nadmierne są nadmierne. Wszelka przewaga nad innymi obróci się przed samymi tymi, którzy ją sobie zgotowali. Jeśli ktoś nie chce żyć w cichości, pokorze, poprzestając na tym, co wystarczy, to angażuje się tam, gdzie jego angaż będzie próżny, nie tylko nieowocny, ale również prowokujący Boga do sprawiedliwej kary.
Ale któż na tym świecie ufa Bogu tak, by go brać pod uwagę i słuchać? Dlatego lekceważenie Boga stało się obyczajem, a kpiny z tego, co święte, może nawet szczytem ziemskiej odwagi bluźnierców. A Pan Bóg ma wieczność. Wieczność odpłaty sprawiedliwej. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Boga, ale nie w tchórzostwie czy w wycofaniu. Milczenie jest niewzięciem udziału w zgiełku świata, natomiast obowiązek świadectwa prawdy jest na ciebie nałożony, abyś mówił słowem i milczeniem, postawą i wytrwałością, abyś nie dał się zakłócić rozmaitym propagatorom światowym, którzy proponują ci truciznę jak reklamę rzeczy niepotrzebnych, bo ktoś chce ciebie użyć i wykorzystać dla własnej grzesznej przewagi i poniżenia ciebie. Abyś nie pragnął być jednym z nich, abyś nie szukał dla siebie zajęcia, które cię potępi. Dlatego módl się, a będzie ci dana miara, zrozumienie, łaska i moc. I tak ocalisz siebie od rozmaitej zguby i przyodziejesz się w szatę weselną i będziesz zdatny do współprzybywania z Bogiem w niebie.